Msza. Gdy ewangelik słyszy słowo msza padające w kontekście nabożeństwa, to dostaje gęsiej skórki. Dlaczego? Bo ewangelickie nabożeństwo nie jest mszą. Katolicy bardzo często mówią o swoim nabożeństwie, że idą na mszę. I tu nie do końca mają rację, bo msza to jest element nabożeństwa. W trakcie Eucharystii, kiedy następuje podniesienie chleba i podniesienie wina, kiedy katolicki ksiądz dokonuje tego, co nazywa się w języku teologów elewacją, czyli podniesienia, i ofiaruje Panu Bogu ciało i krew Chrystusa, to jest właśnie msza, to ten moment, mszalna ofiara. W kościele ewangelicko-augsburskim i w ogóle w teologii luterańskiej tego elementu podniesienia, ofiarowania w ogóle nie znajdziemy. Dlaczego? Dlatego, że rozumienie ofiary jest bardzo proste. Idzie w przeciwną stronę niż w przypadku rzymskokatolickim. Ofiara została dokonana przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jednorazowo, niepowtarzalnie i w sposób doskonały. A to, co my czynimy w trakcie Eucharystii, to jest pamiątka. To jest przypomnienie, ale my właśnie nic temu Panu Bogu ofiarować nie możemy oprócz swoich grzechów, bo jesteśmy niedoskonali i zepsuci do szpiku kości. I właściwie nie ma niczego, co moglibyśmy Mu w stanie dać. On nam dał wszystko, co miał. To, co dla Niego najważniejsze i to, co najbardziej kochał, czyli swojego Syna Jezusa Chrystusa. I to jest ta Jego ofiara do nas. W związku z tym my żadną ofiarą na tę Jego nie możemy odpowiedzieć. Dlatego w kościele ewangelicko-augsburskim, czy w ogóle w kościołach ewangelicko-augsburskich na całym świecie nie ma mszy, nie ma ofiarowania, nie ma tego kulminacyjnego punktu, jaki znajdziemy w kościele rzymskokatolickim, podniesienia. To jest zawsze pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa. Dlatego słowo msza w nomenklaturze luterańskiej praktycznie w ogóle nie funkcjonuje. Marcin Luther co prawda napisał takie dzieło o reformie nabożeństwa zatytułowane Msza Niemiecka, Deutsche Messe, ale bardziej używał tego słowa zwyczajowo, bo ono określało także nabożeństwo w jego czasach i postulował właśnie na kartach Deutsche Messe, żeby wszystko, co związane z mszą, rozumianą jako ofiarą, było z nabożeństwa usunięte. I to właściwie w liturgii nabożeństwa ewangelickiego do dzisiejszego dnia jest przestrzegane.